Po wielu miesiącach załatwiania zezwolenia i kilku dniach oczekiwania na dobrą pogodę, wreszcie wyruszamy na spotkanie z kaszalotami. Kierunek płynięcia wyznaczamy przez nasłuchiwanie hydrofonem dźwięków wydawanych przez kaszaloty. To charakterystyczne kliki, które odbijają się od obiektów pod wodą, a następnie wracają do mózgu kaszalota. Dzięki temu wieloryb buduje sobie obraz otoczenia pod wodą. Zasada działania jest podobna do sonaru. Żeby sfilmować kaszalota, nie możemy zaparkować naszej łodzi na jego trasie, bo natychmiast wychwyci to jego sonar i albo kaszalot skręci, albo zanurkuje. Musimy więc dosyć daleko płynąć po powierzchni, aż przetniemy linię, w której płynie, tuż przed samym kaszalotem. Wtedy jest największa szansa, że nie ucieknie. To niełatwe zadanie i nie zawsze się to udaje. Szczęście. Spotkaliśmy grupę samic, pomagających matce opiekować się młodym kaszalotem. Cielak miał około 4 metrów długości. Dopiero co zaczął swoją podwodną przygodę. Oczekując na odpowiednie warunki do obserwacji wielorybów, postanowiliśmy zanurkować w potężnych szczelinach na brzegach wyspy Fajary. Szczeliny te bardzo lubią odwiedzać orlenie. Common Eagle Rays to bardzo ciekawe płaszczki. Nie są zbyt wielkie, dorastają maksymalnie do 80 cm szerokości. Za to ich ogon może być od nich 2,5 razy dłuższy, u nasady którego znajduje się kolec jadowy. Potężne ściany, które tworzą te szczeliny, robią ogromne wrażenie. Docieramy powoli do piaskowego dna. Tu można odnaleźć wielu przedstawicieli świata makro, tak jak ten konik morski, targany przez prąd przyboju. Żyjąca na dnie flądra. Razorfish, ryba, która w mgnieniu oka potrafi zagrzebać się w dnie. Czerwone goldfish. Ornate wrasfish. Między glonami przyczajona ośmiornica. Wody dookoła Azorów są bardzo bogate w podwodne życie. Po raz kolejny nas oczarowują. Ale nie zapominajmy o samych wyspach. Tam też jest wiele do zobaczenia. Horta ze swoją maleńką, ale uroczą plażą, z jej ogromnymi pamiątkami przeszłości. Pico z wulkanicznej plaży. Cedrowe lasy. Gdzieniegdzie paprocie drzewiaste.
Większość linii brzegowej tworzą klify. Tą księżycową scenerię utworzył mały wulkan Capellinius. Wybuchł w 1957 roku, a jego erupcja trwająca 13 miesięcy wyrzuciła sporo popiołu, który przykrył okolice. Pod latarnią morską jest małe muzeum. Możemy się tam dowiedzieć i zobaczyć, jak tworzyła się ta część wyspy w trakcie erupcji wulkanu. Żegnamy już wulkaniczną wyspę Fayal. Wrócimy tu znowu oglądać wieloryby.